Cześć, cześć kochani palmowi przyjaciele. Pokazuję wam rośliny, które jeszcze można kupić w Best Palm, póki jeszcze są. Więc jest wielki daktylowiec, jakby ktoś chciał. Przepiękny, znacie go już. Idę dalej, po kolei będę pokazywał, co ciekawego jest. Tu niektóre rośliny już na przykład są gotowe do wyjazdu. Duże trachekarpusy. Został jeden duży trachekarpus z pniem 4 metry. Dwa trachekarpusy z pniem 3 metry. O, dzisiaj strasznie coś zaczęło wiać. Palmy Deluxe z pniem 20-30 cm. Palmy Deluxe z pniem 30-40 cm. Dalej mamy mieszankę rostraty z rygidą. Małe rośliny, bardzo, bardzo ciekawe. Małe wagnerianusy. Tak, są małe wagnerianusy. Tutaj dalej mamy deluxy z pniem 30-40 cm. Tutaj jest ostatnia jubea chilijska. Tutaj mamy przepiękną Brachea armata. Tutaj mamy małe yuki rostraty. Jakby ktoś chciał, zostały 3 sztuki. Tutaj trachekarpusy z pniem 120-140. Co mamy dalej? Tritrinax campestris. No, niezły byk. Ja wiem, żaden film, żadne zdjęcia tego nie oddają. Mały Hamerops humilis vulcanus. Bardzo fajne. Co tu dalej mamy? Yucca rostrata. Taka piękna. Bardzo gruby, gruba karłatka Hamerops humilis z bardzo grubym pniem. Dalej mamy tak, drzewa oliwne. Tutaj mamy kolejny Hamerops humilis, Brachea armata z pniem metrowym, Brachea armata z pniem 50 cm, Brachea armata z pniem 70 cm. O, tutaj trzeba podnieść drzewo, bo właśnie wiatr je przewrócił, oliwkę. Tu kolejne drzewa oliwne i kolejne trachekarpusy. Tutaj mamy palmy Nanorops ryciana. Nie wiem, myślę, że znacie te rośliny. Pustynne rośliny, bardzo wytrzymałe. Wytrzymują nawet poniżej minus 20 stopni, jeżeli tylko są dobrze chronione przed wilgocią. Tutaj mamy kolejne dwa tritrinaxy campestrisy. Co jeszcze? Sabal minor, który o, zaraz będzie kwitnął. Kwitnął? Drugi sabal minor, trzeci sabal minor, czwarty sabal minor, Rapidophyllum hystrix, został ostatni, bo jeden jeszcze jest sprzedany. Tutaj mamy piękną Hamerops humilis vulcanus, nie vulcanus, przepraszam, cerifera. To znaczy, że to jest palma o srebrzystych liściach. Karłatka o srebrzystych liściach, która pochodzi z Maroka. Tutaj mamy właśnie o tym, co przed chwilą mówiłem, Hamerops humilis vulcanus. Piękna ozdoba każdego ogrodu. Tutaj mamy trachekarpusy z pniem 40-50 cm. Tutaj mamy małe trachekarpusy w doniczkach 10-litrowych. Tutaj mamy trachekarpusy w doniczkach 5-litrowych. Tutaj kilka trachekarpusów. Tutaj mamy kilka trachekarpusów 5-160-180. Kurde, słońce raz tak, raz siak. Dalej, karłatki. Bardzo fajne karłatki w donicach 10-litrowych. Ostatni wagnerianus, pniem 30-40. Tutaj znowu karłatki. Karłatki większe, karłatki mniejsze. Oj, bym się przewrócił. Tutaj znowu trochę karpusy w doniczkach 5-litrowych. Tak to wygląda. Co mamy dalej? Dalej mamy tak. Trachy karpusy wagnerianusy i fortunei. To na osobne, że tak powiem, na osobny film. Fortunei i wagnerianusy.
Muszę przejść z innej strony, bo słońce strasznie świeci. Tak, tutaj mamy dalej Fortunei, Wagnerianusy, duże Fortunei przy basen z pniem 180, 200, 200, 220, 240. Przecudna rustrata, ostatnia z tej wielkości. Tutaj dalej kwitnące trachykarpusy. Tu mamy piękne Hamerops humilis vulcano. Dzisiaj wrzucałem zdjęcia. Rostrata cudna, sprzedana. Tutaj tak samo Hamerops humilis vulcano. I znowu kilka małych trachykarpusów Fortunei z pniem 80-100, 100-120. Więc dla każdego coś dobrego. Tutaj przecudny trachykarpus Fortunei, gruby, kwitnący, piękne liście z pniem 160-180, akurat ten tak to stoi. Tutaj mamy rostraty też, rostrata. I tu z tyłu też jeszcze Wagnerianus. Kurczę, pieczone, ale tego jest. Chyba muszę go rozsupłać i też zrobić mu jakiś film, zdjęcia. Tak to wygląda. Zapraszam, jeżeli ktoś coś potrzebuje, koniecznie przyjeżdżać, wybierać. No zostało gdzieś połowę tego, co było, ale naprawdę jest w czym wybrać. Jeszcze jest w czym wybrać. Zapraszam do Best Palm. Trzymajcie się. Wspaniałego dnia Wam życzę. Zapalniamy Polskę. Cześć.